Dzień dobry wszyscy, z tej strony Piorun Burza, elektryk, naczelny inżynier tej miejscowości. Zanim zaczniemy, to chciałem Wam przedstawić moją specyfikację sprzętową komputera na systemie operacyjnym Linux Mint Lambda 6. To jest Linux Mint w wersji edycji debianowej, czyli pod maską silnikiem jest Debian, ale z wierzchu karoserią jest właśnie Linux Mint. No i wersja Cinnamon 6.0.4, wersja jądra Linux 6.1.0, myślnik 22 MD64, procesor AMD Ryzen 5 5600G. Zintegrowanym układem graficznym, sześciordzeniowy, 12-wątkowy, pamięć RAM 32 GB, ale tu widzi 27, dlatego że część tej pamięci musi być dla tego procesora graficznego. No i tutaj mamy karta graficzna, w moim przypadku jest to AMD RX 580 z pamięcią 8 GB od firmy XFX. No i tu mamy mobilną kartę graficzną w procesorze. Jest to Radeon Vega Series Mobile, czyli laptopowa wersja, która daje radę z cyberpunkiem. No więc mój komputer sobie już umówiliśmy, jego specyfikacje jest zajebista. Dobra, no to teraz Euro Truck Simulator 2, bo dzisiaj jedziemy kolejną ciężarówką elektryczną, a jest to Scania EV. Albo się pomyliłem, zresztą zobaczycie sami. Co zrobimy? No zrobimy standardowe testy. Przewieziemy jeden ładunek, drugi przewieziemy z prędkością ponad 100 na godzinę. Po prostu po to, żeby sprawdzić, jak ciężarówka zachowuje się podczas przewozu ładunku. I szukamy sobie z piorunem. O, mamy. Scania SDEV High Growth 610 koni, 6 biegów. Dobra, bierzemy. No dobrze, mamy naszą Scanię. Standardowe, jakby powiedzieć, wyposażenie Scanii. Oczywiście to oglądałem na przebitkach SCS, fajnie to wyglądało. Jak wygląda nasza Scania z tej strony? No jest to ta Scania, którą widzieliśmy na właśnie różnych tych zapowiedziach, czyli na tym screenie z tramwajem. Ładnie ona wygląda. No dobrze, teraz zaświecił sobie światełka. Do roboty. O. Dobra. Pięknie to wygląda, naprawdę, muszę przyznać, że postarali się. Dobra. Jest to elektryk, więc widzicie, tutaj mamy ten. Wszystko pięknie i mamy poziom naładowania baterii na full, ale tu już mamy normalną nawigację. Dobra, jak to mam wyjechać? Muszę się tam perknąć. A to już inne silniki. No ciekawe, ciekawe. Ciekawe, czy znowu będzie ten problem. Tu już nie ma. Czyli problem się dalej. No dobrze. Dobrze, czyli możemy jechać. Zobaczcie, jak to się zachowuje. Skręć w lewo. Nieźle, nieźle, powiem szczerze. Skręć w prawo, a następnie jedź dalej prosto. Jedź prosto, a następnie skręć w prawo.
Skręć w prawo. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Zjedź z ronda. Jedź prosto. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Dobra, hamowanie jest w porządku. Zjedź z ronda. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Zjedź z ronda. Przygotuj się do skrętu w lewo. Odzyskiwanie energii. Skręć w lewo. Szukanie nowej trasy. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Zjedź z ronda. Skręć w lewo, a następnie skręć w prawo. Panie po lewo, gdzie? Czyli jak zwykle. Niskie powietrze, czyli jednak Bóg dalej jest. Czy bug? Teraz w ogóle gaz nie działa. Uruchomimy ponownie. No. Dobra. Ten za mną stoi, jeszcze jest lepiej. A tu już patrzcie, nie mogę dodać gazu. Tak, mogę spokojnie. No, błąd się objawił tu na skrzyżowaniu.
Trzeba czekać po prostu. Nie, no to jest, powiem się, że chore. No co, on mnie wykręci? Wykręci. Oj. O, poszło. Teraz trzeba zaczekać. No niestety, no słuchajcie, no pojawiło się to. No ale ogólnie to te ciężarówki przeszły wspaniałe, ile? Świetnie się zachowuje, działa jak należy. Mogę powiedzieć, że no fajnie było wsiąść do czegoś takiego, bo naprawdę widać, że to działa jak należy, zachowuje się jak należy i jest to bajka. Jeszcze trzeba zaczekać. Jak już stoimy, możemy się przyjrzeć, że mamy lampy LED-owe. Błotniki są malowane. Widać, że tu elektryk, sama nazwa mówi. No, po prostu widać, że naprawdę STS Software się postarało. Nawet z bardzo drobnymi detalami, jak czujniki na przedniej szybie. Zobaczcie, nawet wszystko tu jest ładnie odwzorowane. No naprawdę, powiem szczerze, no jestem miło zaskoczony, że się postarali, bo to pięknie wygląda. Naprawdę pięknie to wygląda. No szkoda, że nam po prostu ciężarówka zawiodła w kluczowym momencie i nie możemy dojechać do celu. Słabe ciśnienie, no. Ale czego słabe ciśnienie? Nie no, tutaj to już powinna pojechać. Tam nie ma nic z tyłu. Tutaj tak samo. Kurde, jaki korek, o w mordę. Wszystko stoi. Sorry ludzie, ja nic nie mogę zrobić. Ale to jest wredne do cholery. Nie mam jak wykręcić, ludzie, tam są. A jeszcze raz. Niskie ciśnienie w układzie, jakim cudem. Skręcam, chcę skręcić, nie mogę. Układ pneumatyczny hamulcy powinien już dawno się napełnić. Nie wiem co to jest za błąd. W ogóle nie mogą go usunąć. Cały jest czas to samo. Chodzi głównie o to, albo wyjeżdżacie ze swojej bazy, albo wyjeżdżacie z firmy, której bierzecie transport i na samym wyjeździe byk blokuje wam ciężarówkę i to. Sorry, nie da się. A może ten. Poczekamy. Z innej beczki układ chłodzenia na procesorze zachowuje się doskonale, działa jak powinien. Procesor się rozgrzewa maksymalnie do 70 stopni.
Więc ja uważam, że żadne chciałem powiedzieć pompy zimna do procesora nie są potrzebne, czyli chłodzenia chłodzenia wodne, chłodzenia wieżowe. Tutaj u mnie to nie działa. No. Boksowy radzi sobie w zupełności po zastosowaniu pasty Arctic MX6. Jeszcze. Kurde, no nie wiem, powiedzcie mi, no gdzie tu jest, co tu się dzieje, dlaczego ta ciężarówka nie chce jechać, no jakiś błąd jest zarąbisty. Wyrzucam bieg. Cały czas blokuje, słabe ciśnienie. Kurde, ale... Dobra, a zrobimy inny manewr. Nie da się. Czyli widzicie, nie da się nawet w tą. Niestety. Dobrze było, ale się widać skończyło. Miło by było, wiecie, dostarczyć to, co trzeba do firmy. Ja pierdzielę, cholerny alarm. Dobra, teraz albo nigdy. No widzicie, coś cały czas go blokuje. Ja pierdzielę, co za bug cholerny. Teraz trzymam cały czas palec na gazie, bo jednak widzę, że to działa. Skręć w prawo. Dobra, na zaciśniętym. Koniec trasy. Ja pierdzielę, będę musiał coś zawrócić. No tu mam miejsce. Ty we mnie przywaliłeś, a nie w ciebie. Widzicie, bo tu jest ta firma. Nie tu. Tylko tam. Dobra, przepraszam. Ślepy jest ten, co się nie myli. Udało się, cześć. Dobra, weźmiemy jeszcze
jednak zrobimy jeszcze jedno zlecenie. Zwiększy dystans. A koparkę sobie przewieziemy. Do dzieła. Dobra, mamy naszą skanię. Skręć w prawo. Jedź prosto. Jadę prosto. No więc w poprzednim tym zobaczyliśmy sobie, jak zachowuje się ogólnie. Przygotuj się do skrętu w prawo. Co to? Gdzie to jakieś zagrożenie tu widzisz? Skręć w prawo. Ja się zawsze zainteresowałem, jak tu się wykręca. Udało się. No proszę bardzo, ale trzeba bardzo ciasto wchodzić w zachód. A teraz się rozpędzimy. Jedź prosto. Zachować to się odpowiednio. Już mamy 108 do godziny 110. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Znaczy, no nie można za bardzo szaleć. 131 polecieliśmy tym skanem. Pewnie bez naczepy rozpędziłaby się jeszcze bardziej. Thank you.
Trzymaj się prawej strony. Trzymaj się lewej strony. Ej, wiecie, ja nie będę tu przyspieszał, bo tu już za dużo się robi problemów. Będziemy sobie jechać przepisowo. Ale 131 bardzo potrzebne. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Ta ciężarówka też ma jakieś możliwości. Zjedź w prawo. Skręć w lewo. Widzę, powiem wam, że dużo energii udało się odzyskać. Skręć w prawo. Odzyskujemy energię. Skania zachowuje się jak należy. Naprawdę SCS się postarał i widać, że miło się tym jeździ. Zobaczcie, samo prowadzenie jest... Jedź prosto. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo, a następnie skręć w lewo. Skręć w lewo. No dobrze wjechałem? Źle. Tak to jest, jak się człowiek zagapi i opowiada o innych rzeczach, a nie patrzy na drogę. Gdańsk, bo mamy do Gdańska. Ale tam mieliśmy... Nieważne, znajdę nowe obliczanie nowej trasy. Jesteśmy w Polsce. O, widzicie? O to mi chodzi. O ten błąd tutaj. Wiecie, jak można go pokonać? Jak na razie... Zamyśliłem, że muszę jedynie zrobić jadąc do tyłu. Ale muszę się odwrócić.
I zobaczycie, teraz normalnie wyjedziemy bez żadnych problemów. No, tu się może złamać. Pyk. I bez żadnych problemów wyjechaliśmy. To jest właśnie ten błąd, który mnie wnerwia. Tu się pojawiło. Ale widzicie, udało się ten bug przeskoczyć, wyjeżdżając z tyłem. Przygotuj się do skrętu w lewo. Ja mogę się skupić na poruszaniu się pojazdem. Skręć w lewo. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Skręć w lewo. O, a co to było? Krawężnik. To jeżeli chodzi o te ciężarówki, to trzeba umiejętnie dobierać prędkość, dlatego że one bardzo szybko na pierwszym biegu ruszają i naprawdę są mega problemy. Zadanie wykonane. Odmeldowuję się. Dobra. Tu sobie skończymy. Bardzo Wam dziękuję. I mam nadzieję, że film się podoba. Czemu mi się nie włączył? Teraz to zaparkujemy jeszcze. Jak ta ciężarówka się nazywa?